Witam Was, moi drodzy. Spotykamy się dzisiaj na łowisku Nowaki w województwie opolskim. Postanowiliśmy kolejną naszą zasiadkę właśnie odbyć na tej wodzie. Już rok temu tutaj byliśmy. Udało nam się złowić największego karpia 14 kg. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy tym razem uda nam się przebić tą barierę tych 14 kg. Jeśli chodzi o kuleczki, to będziemy testować tutaj naszą nową serię Champion Line, Maverick oraz Animal. Zobaczymy, jak się sprawdzą. Cóż, ja nie przedłużam. Idziemy się rozkładać i zaczynamy łowienie. Paweł, co to jest? Koło. A czemu to jest to koło? Brakło ławek. A gdzie są ławki? Zapomniałem. A z rynówki będzie pasować, nie? Mamy, jakoś mamy się popływa, no. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Nie wierzę. Nie wierzę, nie wierzę. No, popływamy, da się radę. Trzeba sobie radzić jakoś. Taki ponton Renault bym powiedział. No, ponton Renault. No, z felami. Cztery śruby. Dziękuję. Nie wierzę. Czas przygotować pierwszą mieszankę do nęcenia. Ja zrobię taki miks, zresztą jak zawsze, jak widzicie na filmach. Oczywiście bazą korn. Dam trochę korna. Wcześniej nalałem tutaj wody na spód, jakieś 5 cm. Tak, żeby już nie dolewać, tylko wymieszam razem z tą wodą i już wstępnie nasiąknie ta kukurydza. Następnie jeszcze dalej ziarna. Nasz orzech fermentowany. Tego mamy też w ofercie. Tylko ja mam tutaj dla siebie przygotowany w takiej beczce. O, zobaczcie. Razem z tą galaretką. To jest troszkę ta galareta rozrzedzona, ale to ja dodam, bo to jest bardzo silny atraktor Deep. Ale świetnie pachnie. Szkoda, że wy tego nie czujecie. Ale orzeszek musi być w takiej mieszance. Orzech dany. Teraz jeszcze dodam ziaren, ale to jest w ogóle nasza nowość. W tym roku również żeśmy wprowadzili, bo jako jedyni na rynku mamy ziarno kiszone. Nie preparowane, tylko kiszone. A w zasadzie jest to mieszanka ziaren. Zobaczcie, w takim też dipie. I tutaj mamy kiszoną kukurydzę, żółtą, czerwoną, orzech tygrysi, rzepik i konopie. Wszystkie te ziarna są gotowane, potem odpowiednio kiszone z dodatkiem cukru i w takiej zalewie, bo ono, te ziarno musi być w takiej zalewie, bo ono cały czas jakby pracuje i cały czas się kisi, więc to też dodam całą tą naszą mieszankę. Świetnie to pachnie, bardzo podobnie jak orzech kiszony. To ktoś, kto na przykład potrzebuje taką właśnie mieszankę ziaren, to tutaj ma wszystko w tej mieszance. Zarówno orzech tygrysi, jak i kukurydzę, rzepik, konopie. Bo tak naprawdę każde ziarno można zakisić. Tylko trzeba wiedzieć jak. Prawda jest taka, że w chwili obecnej jako jedyni na rynku chyba mamy w ogóle w sprzedaży ziarno kiszone. Bo wszystkie ziarna, które są sprzedawane, są preparowane. My sprzedajemy ziarna w ogóle bez żadnych dodatków, konserwantów i tak dalej. Jest to naturalne ziarno z dodatkiem cukru, przypraw, chili i curry, bo to nadaje też specyficznego zapachu w trakcie fermentacji. Dobra, tutaj mamy już tą taką mieszankę przygotowaną. Teraz może przejdziemy do kulek. Ja tutaj będę stosował Animal. Nasze nowe i Maverick kulki 20. Tutaj akurat dodam 20.
Tutaj mamy animal. Jest to kulka na bazie mączki z wątroby, mączki z kurczaka, mączek rybnych z dodatkiem Robin Reda i ostrych przypraw. Świetnie to pachnie. Ta kulka stosunkowo szybko pracuje, ale ona się nie rozpuszcza. Ona jakby otoczka schodzi jak warstwy cebuli. Więc spokojnie wytrzyma nawet dobę, ale oczywiście po wyciągnięciu ta kulka potrafi być o połowę mniejsza. No i tutaj mamy Maverick, czyli kulka kryl z czosnkiem, ze squidem, mączki rybne. Bardzo mocny, aromatyczny zapach również. Dodamy. W łowisku jest też dużo leszcza, więc dodamy jeszcze kulek Bloodworm 24 mm. Kilka garści. Oraz peletu, ale pelet będzie sumowy. Taki najmniejszy ze sumowych, który mamy, 22 mm z krwią. Na razie tej drobnej mieszanki nie będę dodawał. Na razie następnie tyle. Ja wiem, że pelet przyciąga też leszcze, ale, no, ale karpie też przyciąga i to bardzo mocno, więc szczególnie taki. Karpie uwielbiają też zapach krwi i wszystkich tego typu dodatków, więc na razie zrobimy wstępnie taką mieszankę i będziemy śledzić, co się będzie działo tak naprawdę na zestawach i wtedy będziemy ewentualnie coś zmieniać, dodawać, ale wstępnie tego typu mieszanka poleci w nasze miejsca wytypowane, a na włosie zresztą zobaczycie, ale po dwie kulki. Myślę, że większe. Nie będziemy się bawić w żadną drobnicę. Tylko kulki 20, 24, ewentualnie podbite jakimś popkiem 15. Zobaczymy, kto na co będzie miał ochotę, bo jesteśmy w trójkę, także 6 zestawów. To jest woda PZW, więc łowimy po dwie wędki. Więc będzie można było potestować różnego rodzaju przynęty. Nasza mieszanka już jest gotowa. W ostatnim naszym filmie pod tytułem Kończę z komercją, teraz tylko PZW, było dużo odsłon i dużo komentarzy. Dużo osób nie zobaczyło filmu w całości, sugerując się tylko tytułem. Natomiast ja o tym mówię, ponieważ ostatnią zasiadkę zrobiliśmy na wodzie komercyjnej, teraz jesteśmy na wodzie PZW. Natomiast to dalej jest woda PZW, która kiedyś była komercją, ponieważ wcześniej tutaj dzierżawca był prywatny, potem w wyniku przetargu przejęło to PZW i to jest taki fajne miejsce, w którym można by było porozmawiać o tej komercji kontra woda dzika. Dlaczego? Ponieważ pod tym naszym filmem rozgorzała dyskusja, dużo komentarzy. Oczywiście przeciwnicy komercji, zwolennicy, przeciwnicy PZW, bo nie ma ryby, zwolennicy tylko dzikich wód, ponieważ taka wypracowana ryba smakuje podwójnie. Postanowiłem wspomnieć o tym na tym filmie, ponieważ wydaje mi się, że tego typu dyskusje do niczego nie prowadzą. Dzisiaj karpiarstwo jest tak szerokie i tak dużo osób karpuje, że tak naprawdę każdy lubi i łowi tam, gdzie chce. Ja wam powiem taki przykład. Mówi się o komercji, że na przykład, że jedna, druga woda to jest wanna z rybami. Natomiast w tym roku przez pogodę, tutaj to jest taki przykład uroczyska karpiowego, bo gdzieś tam współpracujemy, blisko jesteśmy, często jestem. Zresztą wiecie też z filmów, bo tych filmów już dosyć sporo powstało, z uroczyska karpiowego, że ja, to był pierwszy rok, gdzie ja do praktycznie maja nie miałem złapanego ani jednego karpia.
Słuchajcie, i zobaczcie, kilka tysięcy karpi w łowisku. I to nie tylko ja miałem taką sytuację, bo wielu karpiarzy zjeżdżało po kilkudniowej zasiadce bez ryby. Więc to tak nie do końca jest, że jak ryba jest, to ona bierze. Ryba po prostu nie brała i w stosunku do tamtego roku, gdzie ja pierwsze karpie miałem już w lutym, w tym roku niestety dopiero w maju dostaliśmy pierwsze karpie. Wcześniej po prostu przez pogodę. Zima zrobiła swoje, wcześniej nie było zim, teraz woda zamarzła w tym roku. Jednak ta ryba wpadła w pewnego rodzaju letarg, hibernację i po prostu nie żerowała. To samo nawet na naszych zawodach było rzutowych w kwietniu, gdzie dwa lata temu przepięknie uczestnicy połowili. W tym roku tak naprawdę na 160 kij za noc były 4 do 5 ryb. Także to jest tak naprawdę nic na taką dużą wodę, ale do czego zmierzam, że nieważne, czy tej ryby jest mało czy dużo, to jak ta ryba nie bierze, nie odpowiadają jej warunki, to ona i tak nie będzie brała. Choćbyśmy nie wiadomo co zrobili. Na mój pierwszy zestaw idzie Maverick. Nie, przepraszam, tu jest Animal 20. I do tego dołożymy jeszcze pop-upa. 20. Do tego dołożymy pop-upa, ale właśnie się zastanawiam, czy 20 czy 15, ale założymy 15 Sweet Rainbow. Taką zrobimy kombinację mięsno-owocową. W tej zasadzie. Jak sami widzicie, ja na tym zestawie mam tutaj bałwanka i tutaj mam specjalny ciężarek do oblepiania pasty. Do oblepienia pastą ten ciężarek. Natomiast użyję do oblepienia tego ciężarka naszego peletu Ready Go. 2 mm. On już jest gotowy, wystarczy go rozpakować, wsypać. Możemy kleić zarówno koszyczki zanętowe do metody, jak i tego typu ciężarki.
przyjeżdżając na tą wodę tutaj, mam teraz taką rozkminę, bo zastanawiam się, czy ja łowię na wodzie komercyjnej, czy na wodzie PZW. Czy jeśli wcześniej to była woda komercyjna, bo prywatna, a teraz jest wodą PZW, to czy ja jestem na komercji, czy jestem na PZW? Jeszcze taki komentarz był pod filmem, że dużo wód PZW staje się komercyjnych, ponieważ są zarybiane i dbane o to, dbane są po prostu wędkarze, stowarzyszenia, koła dbają o te swoje wody. I im więcej jest ryb, tym gorzej, ponieważ to już nie jest woda PZW, czyli dzika, bezrybna, tylko zbliża się to w stronę komercji. Dla mnie w ogóle rozumowanie tego typu jest abstrakcyjne, bo jest jedna zasada. Łowimy ryby tam, gdzie one są. Tam, gdzie ich nie ma, nie łowimy. Albo żeby złowić na przykład z dużym zbiorniku, gdzie pływa 20 karpi, potrzebujemy na to tygodnie albo miesiące. Oczywiście, ktoś, kto ma czas, może sobie na to pozwolić, jakby daje sobie taki cel i ma możliwości, to jest super, ale jednak życie codzienne, praca, obowiązki, rodzina w 95% nie pozwalają wędkarzom, żeby spędzać tygodnie nad wodą albo i miesiące, żeby złowić jedną albo dwie ryby. Ja oczywiście tego nie tłumaczę, bo nie o to mi chodzi w tym wszystkim. Natomiast średnio mi się podoba to, jak wędkarze jakby siebie nawzajem hejtują. Bo PZW, bo komercja, bo ty łowisz na komercji, to jest źle, ty łowisz na PZW, to jest źle i po prostu przerzucają się swoimi argumentami. Pooznaczał nam żyłki markerem na kolor niebieski po to, że jak w nocy będziemy wyłożyć łódką zdalnie sterowaną, to po prostu będziemy wiedzieć, w którym momencie otworzyć komory. To jest bardzo prosty patent, bo ciężko jest w nocy określić odległość, w którym momencie należy spuścić, jeśli na przykład nie mamy GPS-a w łódce. Natomiast w tym przypadku jest to bardzo proste. Na szpuli nam się pokazuje niebieski kolor i wtedy otwieramy komory w tym właśnie miejscu. Idealnie zestaw spada w to miejsce, w którym leżał poprzednio. Taki ze 2 kilo ma. Tak? No. Dawaj zdjęcia. Paweł, co tam masz? No, takiego herpika. Bo ja robiłem żeberka twoje. No taki z 2-2,5 kilo. Ale nieważne. Ważne, że jest karp, nie? Dasz mi podbierak? Z drugiej strony jest przy gazibo. Wziął na taką kulkę 20. No, to ten nasz, nie? Bo Paweł oczywiście wiesz. 25-28 mm, bo akurat. Zniknął. Zniknął. Ale nieważne, nie? Nieważne. To jest nieważne.
To jest taki zalążek. 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 Zniknął w cinach. W podbieraku. Nie wiem, czy go ważyć. Ja nie mam, ja nie mam takiej skali w wadze. U mnie tam od 5 kilo. Paweł, a mniejszych nie było? No, jak zawsze. No. U mnie są zawsze małe. Nieważne. Wcześniej miałem parę jakichś pików leszczy. Za ten kolec się zapiął jeszcze, skubany. A zobacz, pokaż na jaką kulkę wziął. Bo ludzie się nieraz boją długich przeponów i dużych kulek, nie? Bo to jest właśnie ciekawe. Czekaj, odepniemy go. Weź go odwiąż. Poczekaj. Zostaw tą kulkę. No. Taki karpiczek. No, bo to jest bardzo ważne, nie? Co byś chciał powiedzieć jeszcze mądrego? A nic. Chciałem pokazać, że się nieraz ludzie boją na duże kulki łowić, bo im nie będą ryby brały. Znaczy, albo będą brały za małe. No, albo będą... Mnie to chodzi o to, że żeby się nie bali po prostu, że im nic nie będzie brało. No wiadomo, nie? No. Wigilijny karp. Fajny taki, nie za mały, nie za duży. No, taki w sam raz na patelnię. On ma z 1,5 kg, więcej w nie ma. Sam raz na patelnię, nie? Nieważne. Nieważne. Pierwszy na tej zasiadce. Pewnie zarybieniówka, nie? Powiem ci, o tak naprawdę to ma chyba hero. Nawet dwóch nie ma. Powiem ci, jak schowałeś głowę za nim, to taki trochę większy był, wiesz? Czekaj. O, teraz jest byk, nie? Nie. Gdzieś koło kilo. Czekaj, iść po telefonu, a zrobimy zdjęcie. I naprawdę chciałbym powiedzieć to, że nie bójcie się łowić na duże kulki, bo wam ryby gdzieś nie będą brały. Ja na taką kulkę 24 mm złowiłem taką rybę. No. Taką. No. Ale zalążek jest. Zalążek jest. Nie. Wypuszczamy, czekamy na te większe. Zdjęcia nie chcesz robić? Nie, no a jakie to zdjęcie będziemy robić? No normalne, no nie wiem. Co dajmy. Dobrze. Będzie miał kilo za parę lat dopiero. To musicie go w dwóch wziąć, bo... Nie wiem, ale czy Paweł da radę. A nie, powiem ci, to było zajebiste też z jednej strony. Nie? Ale tylko z jednej. No, z jednej. Ale z której? Z tej dobrej. Ale no mów dalej. Nie, nie chcę powiedzieć. Chcesz, żebym ci zbranie zrobił? No. Tylko mi wędki nie ruszaj. Czekaj. Odpłynie. Takich małych nie jestem nauczony wypuszczać. A. Poszedł. Czekam na te większe. Nie umiem tego też zrozumieć, ponieważ dla mnie osobiście karpiarstwo to jest karpiowanie na różnych wodach. Nieważne, czy to jest komercja, czy to jest PZW, czy to jest dzikie, czy stowarzyszenie, bez znaczenia. Po prostu ja lubię miło spędzać czas, łowić w różnych miejscach, bo powiem wam ciekawostkę. Można nauczyć się dużo, zarówno na wodzie PZW, gdzie tych karpi nie ma dużo, ale również na komercji, gdzie karpę jest dużo, ale on nie bierze. I też trzeba myśleć i kombinować i wyciągać wnioski, żeby się do niego dobrać, bo ten karp, zobaczcie, na przykład na powierzchni takich 50 hektarów
i ich tam jest kilka tysięcy. I to nie jest tak, że ten karp, on jest w jednym miejscu i tu z drugiej strony na przykład tego karpia nie ma. Nie, on jest w każdym miejscu. Fakt, że są miejsca na przykład, gdzie on się grupuje w większych stadach, ale nie ma możliwości, żeby ten karp cały z całego łowiska, cała ryba zgrupowała się w jednym miejscu, na przykład na płytkim. On jest wszędzie, tylko wiadomo, w zależności od miejsca, albo jest łowienie na luzie po prostu bez większego wysiłku, albo jest, tak ja to nazywam, dubaniem, tak? Więc tak, jeśli chodzi o tą dyskusję komercja kontra PZW, mnie się to nie podoba, bo ja jakby nie rozróżniam tego. W sensie takim, że ja lubię łowić i tu, i tu. Jeśli się spotykam ze znajomymi, na przykład dzisiaj jedziemy na tą wodę, to jedziemy, ale za tydzień pojedziemy na PZW i też będzie fajnie, tak? To nie o to chodzi, żeby cały czas łowić dwudziestki, bo nawet na łowiskach, gdzie tych dwudziestek jest bardzo dużo, jest dużo wędkarzy, którzy jeszcze nie złowili tej dwudziestki. Więc to nie jest tak, że jak jest dwudziestka na łowisku, to jedziemy i łowimy. Nie, to tak nie jest właśnie. Do tego potrzeba trochę umiejętności, ale też szczęścia. Bo znam ludzi, którzy zaczynali karpiowanie i na pierwszych zasiadkach mieli dwudziestki. A znam, mam znajomych, którzy karpią już 20 lat i nie mają jeszcze na koncie dwudziestki karpia. Więc naprawdę to jest temat tak rozległy, że w chwili obecnej, przy tym poziomie karpiarstwa w Polsce, gdzie tych karpiarzy są, przypuszczam, dziesiątki tysięcy, kłócenie się dalej, czy ta woda jest odpowiednia, a ta nie, jest po prostu kompletnie bez sensu. Dzisiaj nam się pogoda zmieniła diametralnie. Pada zimno. Wiatr też zmienił kierunek. Dzisiaj wieje w naszą stronę. Niezbyt ciekawie. Paweł miał jeszcze jedną rybę. Karpia 10 kg. Natomiast to wszystko. Czekamy na kolejne brania. Może ta zmiana pogody coś przyniesie, a szczególnie wiatr jest dosyć fajny. Więc mamy nadzieję, że ta ryba tutaj przyjdzie, bo wcześniej wiał w tamtą stronę całkowicie na te płytkie, więc jakby całą wodę cisło w tamtą stronę, a dzisiaj już centralnie w nas wieje. Wczoraj było całkiem przyjemnie, a dzisiaj paskudnie znowu. Ja już chyba standardowo na co film mówię, że w tym roku ta pogoda to jest kurwa straszna. No ale co zrobić, no jeden dzień jest fajnie, potem trzy dni takiej pogody paskudnej. Dobrze, że śnieg nie pada, nie? Bo to wiecie jak jest. Mamy drugiego takiego większego u Piotra na zestawach. Na Sweet Rainbow. Ryba. Linek. O, proszę. Zobacz, na jaką kulkę.
24. Ona ma stopę więcej. Nieźle. Spokojnie. No dobrze, no to taka trochę duża jest na niego. Dać po prądu chyba. Czekaj. Selektywna przynęta. Czekaj, teraz zaraz pokażemy. To jest zestawna lina. I taki lineczek. Dobra, poruszaj. W końcu ja chociaż zacząłem od lina. Jedną stronę poczujesz, no. Tuszy. Idziemy ułożyć dalej, nie? Widać. Szalony. Rybieniówka. Smakowałem. I całą. Jest w ogóle jeszcze taką. Nie ma. Nie ma. Nie będziemy. Nie będziemy, co będziemy nagrywać. Mały. Szkrab. No, kuleczka 24 mm. Ja wychodzę z jednego założenia. Niech każdy łowi gdzie chce, jak chce, byleby po prostu dbać o tą rybę, nie szkodzić środowisku, a karpiarstwo ma być przyjemnością, a nie wyścigiem, kto złowi więcej i większych. Po prostu trzeba cieszyć się tą pasją i czerpać z niej po prostu tą kwintesencję przyjemności, to co nas otacza dookoła na zasiadce, a nie kłócić się w internecie, kto ma większą rację i że moja racja jest racniejsza niż twoja, bo to i tak generalnie do niczego nie prowadzi, a życie toczy się swoim torem i każdy i tak łowi, gdzie mu odpowiada, na ile mu pozwalają fundusze, na ile mu pozwala czas i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest takie moje delikatne przesłanie. Mam nadzieję, że mnie zrozumieliście. Bo tego nie pisałem, po prostu mówię to z głowy. Mogłem trochę zagmatwać, ale chodzi o to, że po prostu cieszcie się z łowienia ryb, niezależnie gdzie łowicie. Na wodzie PZW, gdzie tych karpi nie ma dużo, łowiąc 15, możecie się czuć tak, jak na przykład na łowisku komercyjnym, gdzie złowicie karpia 20+. Bo to jest już wyczyn i dla mnie akurat, ja do tego tak też podchodzę i tak moi znajomi podchodzą, z którymi jeździmy. Więc, bo jedna zasada jest, że łowimy ryby tam, gdzie one są. Jeśli w danej wodzie nie ma 20, a największą rybą jest 17, to złowienie tej 17 jest mega, mega sukcesem. To tak jakby złowić w łowisku, gdzie pływa 30, złowić tą 30. Nieważne, czy ona ma 17 kilo czy 30. Ważne, że jest największą rybą w łowisku. I to jest najważniejsze w tym wszystkim. Trzeba się cieszyć. Dlatego uważam, że wszelkie dyskusje tego typu i tak nie prowadzą do niczego, a następnym razem, jak wrzucimy jakiś film z ciekawym tytułem, to wiele osób, myślę, powinno go zobaczyć w całości, żeby potem nie wysnuwać wniosków, bo tytuł jest taki, że kończę z komercją, teraz PZW, natomiast ja konkretnie mówiłem w filmie, że będę dalej jeździł na komercję jak najbardziej, bo dlaczego nie? No tak.
to też jest poznawanie i uczenie się, bo ja z każdej zasiadki wyciągam wnioski, które potem analizuję i przerzucam dalej, tak? I tyle. Kolejne branie, znowu u Pawła na zestawie. O 15 może być. No, może być. Tylko ja wezmę może wagę. No. No, będzie miał lekko 15, bo jest mega szeroki. Aha. Ładny. Nawet 17. Zobaczymy. No, zobaczymy, co tam będzie. Coś się tam udało wychodzić. Na kulka? Na Mavericka 24 mm. Maverick 24. Zobaczymy, co to znaczy. Od tej strony tutaj. O, wszystko jedno. No kurde. 19, poczekaj. 19. Czekaj. 19,53. Dobra, zaraz zważymy worek. No ładnie. Około 18 kilo będzie miał. Przełóż, a ja wezmę matę z wasze. Wiesz, ty go podnieś. Ale nie, to za podnieś go. Podnieś, zważymy worek. Przekładaj dwa razy. Nie, no to właśnie trzeba, bo jak zmoczysz, wiesz, worek, to potem waga będzie całkiem inna. Jeszcze go wyjście zobaczymy. Kilo 58, a tam było 53, co nie? Mhm. Czyli ile? Bez 5 gram? Dobrze mówię? No bez 5 gram. Bez 5 no gram? Bez, no bez 5 gram. Bez 5 gram czy deko, kurwa? Da gram. Tam 1,5 kilo. No. Worek. No dobra. To masz 18 bez 5 gram. No i fajnie. Nie, albo deko? Nieważne. Kurwa, pogubiłem się. W każdym bądź razie prawie 18. No 18. Ważne, że czyli mamy 18 bez 5 deko. Czyli bez 50 gram. Piękny. No właśnie, chciałem ci pomóc. Fajnie się trafił. Parę leszczy, parę małych karpi i w końcu coś fajnego.
Mam początek zasiadki. Także. Piękne. Wieszkiem. Poszedł na twoje zestawy. Tak. Podczas ostatniej zasiadki na uroczysku zaprezentowałem w internecie na Facebooku moje przypony. Łowiliśmy na różne przynęty. A przypony były proste. Zresztą zaraz wam pokażę. Łowię dalej na ten sam przypon. Na dwóch zestawach mam ten sam przypon. Ale powiem wam zaraz dlaczego. Wrzuciłem zdjęcia z kulkami na Facebooka, no i oczywiście zaczęły się komentarze różnego typu, że to jest prowokacja, że przypon źle uwiązany i tak dalej. Fakt, przypon nie jest uwiązany książkowo, chodzi po prostu o pieczonkę, która przechodzi przez oczko. Jest jakby zgodnie z tym, co cały czas nam wpaja się, firmy nam wpajają, plecionka powinna przechodzić przez oczko z drugiej strony. Ja ją puściłem jakby po swojemu, troszkę tak nieksiążkowo i powiem wam co najlepsze, że będąc na uroczysku, akurat, bo to na uroczysku łowiłem na ten przypon, na te przypony, złowiliśmy kilkadziesiąt karpi, w tym 3x20 plus karpie. I odnotowałem tylko jedną spinkę. I wiecie co jest najlepsze, że wrzucając zdjęcia i pokazując tym ludziom, którzy hejtowali ten przypon, że no on działa, tak? To oni tak dalej hejtowali, chociaż widzieli te ryby, tak? Więc co może być lepszym argumentem do tego, że przypon działa? No złowione ryby. I był taki moment, że już nie nadążałem wrzucać po prostu zdjęć, bo musiałbym to zrobić co 20-30 minut na Facebooka i po prostu tych ryb było za dużo. Będą brały? Będą. Thank you.
zalążę. Do na to 24 plus woda. A, może nie za rybinę. Nie, to nie jest. A. Za dużo, mimo wszystko. Kulka 24 spadła, ale jeszcze dwa orzechy zostały. Gdzie my mamy ten odkażacz? No, już tu było. O, tu jest, dobra. O, jest, jeszcze taka kulka była. Tu zostawię. Mały, ale wariat. Dobra, opuszczam. Pierwsze zaliczone. A to najważniejsze. I coś tam żyje w tym moim łowisku. Na tej miejscówce. Mamy kolejnego ładnego karpia, pięknego. Na ten mój zestaw. Maverick plus dwa orzechy. 24 plus dwa orzechy. Piękny karp. Mój na pewno największy z tego łowiska, nowaki. Zaraz go zważymy. Ale jest, jest kaban, bo jest długi. Worek, ma kilo 60. Sprawdzamy, ile mam wagę, pokażę. No, czyli ma 17 kg. No tam i parę, no. I parę lekko, nie?
silny. O kurde, ale dzikus. Piękny gad, naprawdę. Piękny i silny przede wszystkim. Geneza tego przyponu jest generalnie prosta, ale w sumie nieistotna. Jednak to, co jakby się wydarzyło na Facebooku, te komentarze, dały mi do myślenia i postanowiłem to przetestować. Bo rzeczywiście ja też cały czas zawsze jechałem według książkowych ustaleń, że to musi być tak, z tej strony musi wyjść plecionka, haczyk musi się ułożyć tak, a nie inaczej. Dało mi do myślenia i postanowiłem, że przetestuję to na tej wodzie tutaj. Czy rzeczywiście będą spinki, czy karpie się nie będą zacinać? I o dziwo, co się okazało, że każda ryba złowiona jest idealnie zapięta za dolną wargę albo tutaj za kącik. Więc życie też cały czas uczy. I co jest najlepsze, właśnie karpiarstwo ma to do siebie, że ja osobiście cały czas jakby idę swoją drogą. Robię to po prostu po swojemu. Podam wam taki przykład. 3-4 lata temu myśmy zaczęli używać koszyczków do metody zamiast ciężarków. Bo sobie pomyślałem, że przecież co za różnica, czy ja użyję ciężarka normalnego, na przykład oliwki, czy na przykład użyję koszyczka 80 gram, dodam do tego pasty, która leży cały czas przy kulce, ona cały czas pracuje. Pasta taka tego typu, że ona się jakby nie rozpuszcza, nie pracuje tak jak w metodzie, ale jakby zastosowałem ten koszyk, przerobiłem jakby zestaw karpiowy na karpiowo-metodowy. Tą metodę wykorzystałem do zestawu karpiowego. Pokazaliśmy to na filmie. Zaczęły się hejty. Oczywiście głównie od federowców, tych, którzy byli zapatrzeni w te filmy angielskie, że to jest profanacja, że to jest nie tak, to tak nie można i tak dalej, i tak dalej, że to głupota i tak dalej. Dzisiaj bardzo dużo osób tak łowi i używa tych koszyczków właśnie do metody karpiowej, bo się okazało, że nie na wszystkich, bo to też w zależności na jakiej wodzie łowimy, że na wielu łowiskach nagle się okazało to skuteczne, bo nie musimy używać siatki na przykład PVA, która się rozsypie, ona też przy rzucie, wiadomo, ogranicza nasze rzuty, tylko tutaj mamy pastę, która ona i tak cały czas pracuje, a chodzi nam o to, żeby rybę ściągnąć w łowisko, a nie żeby ona się najadła tą zanętą. Jak ona już wejdzie w to łowisko i czuje ten zapach tej pasty, tych mączek i tak dalej, tych peletów, to ona ma po prostu pobrać nasz zestaw. A ten koszyczek z pastą leży powiedzmy 25 cm od naszego zestawu i ona na bank trafi na nasz zestaw dzięki temu. Ale dlaczego o tym mówię? Bo w tej chwili też właśnie sam się chcę przekonać, czy ten przypon, który jest zawiązany w cudzysłowie nieprofesjonalnie, spowoduje to, że ja nie będę łowił ryb, czy będzie wręcz odwrotnie. Co tam kombinasz? Nie, no zakładam standardowy zestaw. 4 wielkie orzechy, jeszcze na długim włosie. A czemu tak? Bo ty łowisz leszcze. No i liny, karpiki. Takie karpie, nie wiem, gdzieś nawet kilowe potrafią brać. Tam chyba branie jest. No Piotra coś. Coś u ciebie. No znowu, to już pierwszy raz. Aha. Jeszcze mnie tutaj pika do takiego czasu. Opuszczę. Czyli lescyk. List. Może lin. Zobaczymy. To co? Przewozimy. Pasta. I ogień. No to wywoź. Tu widzę. Inna kula, duża. No, to już naszykowana. Taka. I też do dnia. Rzucasz? No nie, nie wolno. Tam może. Tu
i nasz orzeszek fermentowany. Tam wiemy wielką kulkę, nie? No ale widocznie leszcze cię lubią. Leszcze nie lubię. A tu mam cztery orzechy i jaki włos, nie? Ale... Ty jesteś po prostu za dobry do tej roboty, wiesz? Zobaczymy, co będzie dalej. Pierwsze, kto ty zapłaci, przynajmniej miałem kontakt. Kontakt z bazą. Ale zobacz, jak wątroby żeś dodał i tego, to nie zleciało. No ale leszcze weszły, to jest plus. Leszcze mam w łowie. Trzeba rozładować baterię. Leszcze łowią leszcze. Na cztery orzechy, tygrysie. Taki leszczyk. Jaki nieduży on. Jak nic. Cztery orzeszki, drugi włos. Zobaczymy, jaki pacjent. Karaś. Masakra, no. Karaś. Nie, no fajne masz te ryby. O! Spadł. Nic się sam wypiął. No, to taki tresowany trochę był. Wie, kiedy się odpuść. Zobacz. To jest zestaw. No. No taki skillowy karaś. Daleki jestem, żeby przekonywać kogokolwiek, że ma wiązać tak czy tak. To nie o to chodzi w tym przypadku, bo ja sam chcę się przekonać, ale to jest też właśnie fajne, że karpiarstwo jakby nie ma granic. Cały czas można kombinować, można zmieniać, można inaczej łowić. Nie tylko tak zwane książkowo, czy jakby firmy to promują i pokazują, jak to ma być zrobione, a jak zrobisz inaczej, to nie będzie dobrze. Zresztą zobaczcie na filmy podwodne, gdzie macie, jest uwiązany idealnie haczyk, a karpie i tak go wypluwają. Dlaczego się nie zacinają? Przecież te karpie powinny się zacinać, bo ten haczyk powinien być dobrze zawiązany, on powinien się wbić, a karpie i tak sobie z tym radzą, więc Dlatego postanowiłem, że sobie przetestuję jeszcze na kolejnych zeszatkach ten przypon. Tak, dla swojej ciekawości, czy przeciągając po prostu plecionkę z drugiej strony, ten przypon będzie mniej łowny, czy będzie tak samo łowny. Czy ryby mi się będą spinać, czy się nie będą spinać. Na tym to polega, właśnie to jest karpiarstwo. Trzeba testować, przez to się uczymy, dochodzimy do pewnych wniosków, możemy na kolejnych zasiadkach to zastosować, te nasze doświadczenia, umiejętności. A co ciekawe, i tak na kolejnych zasiadkach i tak się nauczymy czegoś nowego, nowa woda, dlatego my też jeździmy gdzieś tam po wodach dosyć wielu, ponieważ przyszedł taki czas, powiedzmy, gdzieś w moim życiu, że kiedyś potrafiłem na jednej wodzie spędzić kilka sezonów, a dzisiaj po prostu chcę poznawać. Więc jeździmy, łowimy, poznajemy zachowania ryb, bo w każdym zbiorniku ryby są inne, niezależnie czy to jest komercja, czy to jest PZW, czy to jest woda dzika, bo to jeszcze PZW to nie dla jednych, to jeszcze rozgranicza się na wodę dziką i na wodę nie dziką, także no kosmos, bez znaczenia. W każdym bądź razie cały czas testujemy, próbujemy i łowimy, próbujemy łowić te największe ryby. O to w tym chodzi. Już lekarzek. No taki jak mój wszedł ten wariat.
Te małe są wariaty. Nasza zasiadka dobiega końca. Właśnie się zbieramy powolutku. Pakujemy sprzęt. 5 dni minęło. Strzelił. Tutaj wam pokażę. Już składamy sprzęt. Wszystko suszymy. I za chwilkę zestawy wyciągnę z wody. Piotr już wyciągnął. Także już idziemy do Piotra. Piotr, jak ci się nowaki podobają? Elegancko. Super woda, naprawdę fajna woda, przede wszystkim dużo ryb, jak na pozydłu, dużo ryb, dużo rybki też, bo żeśmy też i duże mieli, trochę małych wiadomo, jak to tam na pozydłu, ale jak dla mnie woda naprawdę piękna, super, ładne miejsce, ładne zaplecze, mamy dostęp tak jakby normalnie na komercji, a na pozydłu, że dla mnie... Myślę, że jeszcze tu kiedyś zawitamy. No, myślę, że tak, to jeszcze, to nie było nasze ostatnie słowo, tym bardziej, że tutaj są karpie, które... Mieliśmy w planie wyjąć, a nie udało się tym razem, ale to kwestia czasu. No dokładnie, największy. No, 17, no i dużo, dużo mniejsze, jakieś dziesiątki, czwórki, bo zarybili też ta drobnica też brała. Także ja się z wami żegnam, dzięki za oglądanie. Jak zwykle widzimy się w kolejnym filmie. Zapraszam was na stronę sklepu genesisbox.pl, do naszego stacjonarnego salonu Carboholics w Chorzowie przy Truchana 35. Znajdziecie wszystko, co potrzebne do łowienia nie tylko karpi, ale każdej praktycznie ryby nad wodą. Także ja się z wami żegnam, trzymajcie się, hej!